Cześć, witam Was na moim kanale. Ostatnio mówiłem Wam o tym, że pojawi się permanentna fuzja, fuzja na mitycznego czempiona. I tak jak mamy, nie tutaj tawerna, tutaj, tak jak mamy tutaj fuzje różne, które pojawiają się te klasyczne, ale mamy tutaj też fuzje, które są stałe. Mamy Razina, którego, no jego akurat można zrobić raz. Mamy Reliki i Broadmo, których można robić nieskończenie wiele, więc do tej listy tutaj. Dojdzie jeszcze zupełnie nowa, e, nowa pani, nowy mityczny czempion, i będziemy mogli zrobić sobie taką fuzję. To nie będzie fuzja ograniczona czasem. E, będzie, jak nazbieramy to, co będziemy potrzebować do jej zrobienia, to będziemy sobie mogli w dowolnym czasie to zrobić. Mówię to, co będziemy potrzebować, ponieważ na ten moment nie mamy jakichkolwiek informacji o tym, jak. Jak to będziemy robić? Jakich czempionów będziemy potrzebować? Czy, to będą, czy będziemy potrzebować czempionów, czy jakieś zasoby nam gdzieś wrzucą? Nie mamy pojęcia, jak to będzie wyglądać. To co mam nadzieję, że nie będzie to po prostu potrzebujemy czterech legend, czy choćby dwóch legend, i z tych legend robimy czempiona mitycznego, a te dwie legendy są dostępne tylko i wyłącznie z szardów. To byłoby najgorsze, co mogliby zrobić. To zamieniłoby ten no, PR-owy sukces w porażkę. To byłoby coś, co ludzi by wkurzyło, ludzi zniechęciło do tego, bo kto chciałby poświęcać, otwierać szardy, żeby trafiać te legendy, które musi poświęcić. Gdyby to było na przykład tak jak mamy tutaj, że mielibyśmy tutaj mitycznego czempiona, a tutaj cztery legendy, ale na dole każdą z tych legend moglibyśmy zrobić z czterech epików. Wtedy to byłoby zupełnie coś innego, bo przede wszystkim mielibyśmy możliwość zrobienia sobie czterech legend. Więc, nawet jakby ktoś nie miał, byłby daleko od zrobienia mitycznego czempiona, to mógłby sobie zrobić legendę. Oczywiście byłby problem potem, co z tą legendą robić, czy levelować, wrzucać książki i tak dalej. Mając w świadomości to, że później będzie to czempion poświęcony. Jeżeli nie trafimy kopii, poświęcony na zrobienie fuzji mitycznej, ale to jest ból głowy, który lepiej mieć. Niż, nie, niż nie mieć. Ale czy tak zrobią? Szczerze wątpię, żeby nam dali tutaj dostęp do kolejnych legend. Ale to co mogliby zrobić, to na przykład dać tutaj y, potrzebę, żebyśmy potrzebowali 8 epików. 8 epików do tego, żeby stworzyć jednego czempiona mitycznego. Byłoby to coś, no oni zapowiedzieli, że to będzie trudna fuzja, więc nie oczekujmy tutaj łatwej drogi ale byłoby to coś, co by nie, z, nie zamykało drogi graczom free to play do tego, żeby to zrobić. Oczywiście zajęłoby to więcej czasu, ale byłoby to dostępne, więc mam nadzieję, że to nie będzie po prostu dwóch, czy trzy, czy czterej legendy, które trzeba będzie zdobyć z szardów tylko i wyłącznie, żeby zrobić czempiona mitycznego. Dobrze. Nie wiemy więc jak będziemy tą Robić, ale wiemy już dokładnie, co sobą prezentuje nam Champion. Więc teraz przejdźmy już do tego. Na ekranie teraz możecie podziwiać sobie Lady Mikage, to jest nasz nowy Champion. Jest to Champion Mityczny. Obie formy to są formy Support i jest ona z frakcji Sharokin i jest Force. Jeszcze sprawdzę sobie. Tak, w obu formach jest to Champion. False. I to co jest fajne, to że obie formy to, to jest support, bo problem z innymi mitycznymi championami był taki, że te obie formy są, to są skrajnie różne role, przez co skrajnie inaczej trzeba takich championów pod każdą rolę ubierać. Przez co trzeba było sobie wybrać jedną formę, na której się skupiamy i ubrać tego championa właśnie pod tą dominującą formę. Tutaj no zobaczymy jeszcze skillę, jak dokładnie wyglądają, ale to już zapowiada, że build będzie... W miarę przynajmniej podobny. No więc zobaczmy, co ona potrafi w tej podstawowej formie. a jeden Shadowlash atakuje jednego przeciwnika z jednym losowym czempionem z frakcji Shadowkin. E, ten czempion będzie używał oczywiście swojego A1. Potem umieszcza shield w wysokości 10% jej max HP e, na czempionie z najniższym HP na dwie tury. A w Shadowkin jest kilku czempionów, którzy mają naprawdę potężne A1. Harima, y, misi, Michinaki i y, Kyoku. Każdy z tych czempionów ma naprawdę bardzo fajny A1. Jest też paru epików, którzy mają fajne A1, więc będzie to można ciekawie wykorzystać. Y, Silken Snare at 2, 3 tury cooldownu. Y, tutaj mamy atak AoE i co tu się dzieje? Obniża czas trwania buffów u przeciwników i obniża debuffy na nas. Bardzo przydatny skill, ale to nie wszystko, ponieważ później e, wydłuża czas trwania debuffów na przeciwnikach, a i dodatkowo wydłuża nasze debafy, Debuffy na przeciwnikach a nasze buffy zwiększa, także wyjdziemy z tego e, taki, no nie powiedziałbym w pełni klęs, ale skróci czas trwania naszych debuffów, więc szybciej się tego pozbędziemy, nasze wzmocnienia będą dłużej trwały, a u przeciwników będzie odwrotnie. Bardzo przydatny, bardzo dobry skill, to fajnie coś takiego widzieć na tym championie Imperial Decree y, umieszcza increase attack i increase crit damage na wszystkich naszych championach na dwie tury, potem mamy tutaj ally attack gdzie atakuje jeden cel z wszystkimi y, naszymi championami, co jest bardzo rzadkie że mamy atak, ally attack z wszystkimi, nie z trzema nie z czterema, z wszystkimi, to jest bardzo fajne i bardzo rzadkie i oczywiście wszyscy będą używać swojego um, a jeden po tym jak zostaną wzmocnieni. Increase attack, increase crit damage, dwa bardzo fajne buffy y, do tego. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze increase defense. Wtedy mielibyśmy też ogarniętych nukerów, e, którzy, których obrażenia opierają się na defensie. ale to jest bardzo, bardzo dobry ally attack. I tutaj mamy cztery tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Potem jest metamorph tak, czyli ten Skill, który pozwala zmieniać formę, jak zawsze. Tutaj mamy dodatkową turę od razu i mamy pasyw. Will of the Mikage. Na początku jej tury usuwa wszystkie debuffy z naszego czempiona z najwyższym atakiem czyli nikt nie będzie już nam obniżał tutaj ofensywnych statów naszego nukera. Za każdym razem, jak ona się ruszy, jako support będzie się ruszać wcześniej. No to wyczyści wszystkie debuffy z naszego nukera. E, oczywiście jeżeli to będzie nuker, którego obrażenia opiera, oparte są na ataku, z takim będzie ją najlepiej łączyć. Naprawdę fajny pasyw. Jeszcze jest aura zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 80 punktów, to jest bardzo, bardzo mocna aura. Zwłaszcza jak, jak widzimy e, ci wszyscy nowi bosowie, którzy się pokazują na tych najwyższych poziomach mają gigantyczny rezystens, więc taka aura będzie bardzo, będzie bardzo przydatna. Więc to jest pierwsza forma i zobaczmy, co jest w drugiej formie. Ten scroll przy tym zoomie jest naprawdę wolny. Tutaj będzie takim półpająkiem, z tego co jeden z Was mi pisał w komentarzach jest to z mitologii japońskiej. Coś związanego właśnie z mitologią japońską. I tutaj tak mamy: Nightmare Spider atakuje jednego przeciwnika, umieszcza sleep na jedną turę. Dodatkowo obniża turmiter o 15%. Ignoruje w książkach tutaj 20% rezystansu, tak? To się tutaj wszędzie powtarza, więc mniej accuracy będzie potrzeba. 100% Slipu. Szkoda, że nie ma jeszcze opcji, że nie może być rezystowana jak u Sify, ale i tak dobre obniżanie turmiter, sleep. No na bossach poza jednym tak naprawdę nie jest to zbyt użyteczne, ale na arenie, gdyby ją użyć, można z tego skorzystać. Skittering Death atakuje wszystkich, także mamy atak AoE, umieszcza stan na jedną turę na wszystkich, dodatkowo obniża turmiter wszystkich o 30%. Bardzo fajny skill do kontroli przeciwników, szkoda tylko, że tu będzie podatna na turmiter, y, na polymorph przez ten stan, ale generalnie mocny, bardzo mocny ruch do kontroli przeciwników. Może się w PvP jak najbardziej przydać bardzo na falach. Y, na samym bosie no na bosów stan już nie wejdzie. Turmiter rzadko jest do y, można obniżać turmiter. Doom of Yakai Umieszcza duży increase accuracy na wszystkich, na dwie tury. Potem usuwa wszystkie buffy z przeciwników i wrzuca na koniec weekend na dwie tury. Cztery tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Też bardzo fajny skill do kontroli. Zwiększa nasze obrażenia. Sprawia, że potrzebujemy mniej accuracy. Usuwa wszystkie buffy, przepraszam, powiedziałem chyba debuffy. Także to bardzo też przyzwoity skill na tym A3. O tym mamy Metamorph znowu i Demonic Glower, passive na początku jej e, tury obniża Turmiter przeciwnika z najwyższym atakiem o 15%. Tutaj nie ma cooldownu, czyli za każdym razem jak się ruszy, będzie mocno obniżać Turmiter Newkera przeciwnika. Bardzo ciekawe, aura jest tutaj w tej formie ta sama, także powiem wam, jest to naprawdę. Dobry champion to jedna i druga forma jest przyzwoita. Znaczy nawet więcej niż przyzwoita. Ta forma jest. No mocno arenowa. Ta pierwsza. Tutaj. W sumie, bo no, ta jest bardziej na PV, P, PVE. Ta jest bardziej na PVE. Jak mi się wydaje, więc mamy tutaj wybór, gdzie chcemy jej używać, tam zdecydowanie się przyda. Tutaj potrzebuje accuracy, także potrzebuje accuracy i w jednej, i w drugiej formie, więc generalnie będziemy ją budować dokładnie tak samo, co się naprawdę ceni. Bo w i w jednej, i w drugiej formie będzie potrzebować dużo speedu, accuracy i statów defensywnych, niezależnie którą formę wybierzemy, więc jak najbardziej jeden build i można dowolnie korzystać z obu form fajnie, że to tak zrobili mam nadzieję teraz że nie będzie to zbyt ciężki tutaj orzek do zgryzienia, jeżeli chodzi o zdobywanie tego czempiona, tak jak mówiłem mam nadzieję, że to nie będzie proste e, proste wzięcie dwóch, czy trzech, czy czterech legend obojętnie ilu i poświęcenie ich, żeby ją zrobić i że te legendy nie były tylko dostępne z szardów, mam nadzieję, że tutaj pomyślą, pomyśleli nie skopią tego i będzie to wyglądać i będzie to dostępne przede wszystkim dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy wydają pieniądze, czy nie. A kiedy ona trafia? 12 już będzie w grze, także pojutrze y, zobaczymy, już się wszystko wyjaśni, będzie w grze. Y, I mam nadzieję, że nie będzie to przykra niespodzianka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym czempionie czy Wam się podoba, y, którą formę wolicie, pierwszą, drugą i gdzie byście jej używali. A ja już się żegnam, mówi do Was Samael. Cześć!